Cześć, kochani, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Strasznie się za Wami stęskniłam, musiałam mieć małą przerwę od nagrywania tutaj na YouTubie. Bardzo dużo podróżowałam i właściwie nie miałam ani chwilki, żeby jakoś tutaj to ogarnąć, ale dzisiaj nadrobiłam już zaległości, później nagrywam jeszcze dla Was drugi filmik. Ale jeszcze zanim zaczniemy, zrobimy sobie małe ogłoszenia parafialne, ponieważ teraz na blogu i na Instagramie są dwa super rozdania i na Instagramie możecie zgarnąć paletki Nabli z tej ich nowej kolekcji, które są naprawdę przepiękne. A na blogu jest rozdanie z kremami BB i maseczkami Mia i tam jest 5 zestawów, czyli wybrany przez Was odcień kremu BB i wybrana maseczka. Myślę, że się warto zgłaszać, bo akurat te rzeczy są bardzo fajne. Mia jest do 3, a Nabla jeszcze troszeczkę. I te linki będziecie miały na samym początku w opisie, to będą te dwa. Od razu przepraszam Was bardzo za jakieś dźwięki z otoczenia, ale tutaj jest tak strasznie gorąco, że musiałam otworzyć okno. A ja mieszkam w samym centrum miasta i tutaj jest naprawdę bardzo głośno. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś przeszkadzało nam za bardzo. I dzisiaj chciałam pokazać Wam moje ulubione olejki do włosów. Właściwie pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na ten filmik, dlatego, że ostatnio kupowałam wszystkie olejki, jakich regularnie używam, bo właściwie wszystkie już mi się pokończyły. I w tym momencie mam takie jakby nowe opakowania, pełne olejki, które mogę Wam pokazać, więc pomyślałam, czemu nie. Olejowanie ogólnie, jeśli chodzi o moje włosy, zrobiło tak naprawdę w pielęgnacji największą różnicę. Ja jeśli nie olejuję moich włosów raz w tygodniu, od razu widzę, że te włosy już nie są tak fajne i olejowanie u mnie naprawdę bardzo, bardzo pomogło. I ja mam włosy suche, kręcone, puszące się, wysokoporowate i pokażę Wam olejki, które na moich włosach sprawdzają się najlepiej. Mam nadzieję, że ten filmik jakoś pomoże posiadaczkom podobnych włosów do moich. Część z Was, która jakoś tam czyta bloga albo jest w miarę na bieżąco, pewnie będzie znała część moich typów olejkowych. Dlatego może zacznę od takiej jakby nowości, czy też olejku, którego używam właściwie najkrócej. Ale to jest jeden z takich fajnych olejków, które włączyłam do pielęgnacji niedawno i bardzo miło mnie zaskoczył. I to jest olejek z jagód acai z Eco Spa. Ten olejek tak naprawdę zamawiałam bardziej z myślą o pielęgnacji twarzy, natomiast bardzo miło mnie zaskoczył. Okazało się, że na moich włosach sprawdza się naprawdę super, więc w tym momencie ja troszeczkę łączę go z innymi olejkami albo też czasem stosuję go solo. Jestem z niego bardzo zadowolona. Zauważyłam, że on moje włosy bardzo fajnie tak jakby delikatnie zmiękcza i pozwala utrzymać to nawilżenie. Nie jest może tak genialny na moich włosach jak olej lniany, ale też bardzo dobrze się spisuje, działa troszeczkę inaczej, więc to jest taka nowość, która mnie jakby bardzo miło zaskoczyła. Ale ogólnie jeśli chodzi o nowości, to ja przez wiele lat miałam taki mój zestaw olejków, bardzo, bardzo stały, bo ja tu już olejuję włosy chyba tak naprawdę 10 lat. I myślałam w pewnym momencie, że już nic mnie jakoś tak bardzo nie zaskoczy, albo nic takiego nowego nie przypadnie mi do gustu, nie wiem, nic mi się nie spodoba. I jakiś czas temu, ponad rok na pewno temu, myślę, że może nawet trochę więcej, odkryłam olej kameliowy. I on teraz wygląda tak. Już przerobiłam wszystkie możliwe opakowania tego olejku, bo ta buteleczka się w tym czasie bardzo zmieniała. Pisałam też o olejku kameliowym cały post na blogu, pokazywałam Wam, bo to jest faktycznie jeden z moich ulubionych olejków w tym momencie. Ten olejek kameliowy u mnie przede wszystkim fantastycznie wpływa na nabłyszczenie włosów. To jest taki olejek, który pod tym względem jest jednym z najlepszych olejków. Oprócz tego do takiego nabłyszczania używam jeszcze nafty, ale z naftą trzeba uważać, naprawdę nie można przesadzić z ilością. O nafcie mogę Wam nagrać jeszcze osobny filmik. Natomiast ten olejek kameliowy to jest mój naprawdę ogromny ulubieniec i jeden z ogromnych faworytów ze względu na to nabłyszczenie włosów i na taką gładkość, jaką ja uzyskuję z jego pomocą przy włosach wysokoporowych. To jest jednak bardzo ważne, żeby te włosy jak najbardziej wygładzać i ten olejek właśnie mi to zapewnia. Jeśli jeszcze go nie próbowałyście, a chciałybyście się o nim więcej troszkę dowiedzieć, to tutaj na dole będziecie miały linka do całego postu. Ogólnie o olejkach kameliowych, bo tam rodzajów jest parę i o tym olejku dokładnie, także to jest też jeden z moich faworytów. Dalej mamy gotowe takie połączenie, jakby zestaw olejków i ziół, który jest moim wieloletnim ulubieńcem i naprawdę to jest coś, co absolutnie kocham. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile opakowań już zużyłam przez te lata. Pisałam o nim wielokrotnie na blogu. Chyba nie ma posta o pielęgnacji moich włosów, w którym ten olejek by się jakoś nie pojawiał. I to jest Amlas Orientany. Dokładnie ajurwedyjski olejek do włosów
taki ciemny, zielony, bardzo charakterystyczny, o bardzo charakterystycznym zapachu, ale naprawdę fenomenalnym działaniu. Tutaj bazą jest głównie olej sezamowy, olej kokosowy, który teoretycznie na moich włosach nie jest najlepszy, jednak jakoś w połączeniu z tym sezamem działa naprawdę dobrze. Olej migdałowy, mamy też parę innych olejków i sporo ziół. I to jest coś, co na moich włosach naprawdę czyni cuda. Ja nie jestem w stanie Wam opisać, jak bardzo polegam na tym połączeniu olejków. Ten produkt jest naprawdę super. Wielkie brawa dla Orientany w ogóle, że wypuściła coś tak fajnego. I tutaj właśnie nie mamy nafty. Nafta często się pojawia w tych amlowych połączeniach do włosów. To było coś, co niekoniecznie dobrze się u mnie spisywało. Miałam wrażenie, że w innych kompozycjach tamtej nafty w stosunku do olejów było trochę dla mnie za dużo. Ja wolę stosować mniejsze ilości, natomiast tutaj nie mamy niczego takiego i to jest naprawdę super. Jestem pod wrażeniem tego, że ktoś na to w ogóle wpadł i też wielokrotnie polecałam na blogu to połączenie dziewczynom, które szukały właśnie czegoś takiego innego, choć amla generalnie dobrze wpływała na ich włosy. I no nie wiem co mam naprawdę Wam jeszcze o tym powiedzieć. Moje włosy kochają ten olejek i to jest absolutnie genialne połączenie. Jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie próbowałyście, a macie włosy podobne do moich, to naprawdę musicie to przetestować. Następnym połączeniem, które bardzo lubię, jest olejek z Ecolab i to jest Silk Hair Oil. Tutaj podstawą jest olej lniany, ale mamy też parę fajnych, innych ciekawych dodatków. I dzięki temu ten olej jest działa troszeczkę inaczej niż nie wiem, ta amla, czy też niż takie oleje solo. On jest trochę bardziej gęsty, trochę bardziej przypomina olej rycynowy, choć nie jest tak bardzo gęsty i zmywa się z włosów o wiele łatwiej, ale z kolei odrobinkę trudniej niż czasem klasyczne oleje. I muszę Wam powiedzieć, że ten też bardzo polubiłam. Polubiła go moja mama, która ma włosy dość podobne do moich, tylko jeszcze grubsze. I pamiętam, że była bardzo zadowolona, prosiła mnie o to, żebym przywiozła go jej jeszcze raz. Więc myślę, że na takich twardych, grubszych włosach, włosach suchych i takich wymagających, on będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny. I to jest też jedno z takich gotowych połączeń, które ogólnie na moich włosach naprawdę spisywały się dobrze. On te włosy bardzo fajnie wygładzał, dość ładnie nabłyszczał też. Sprawiał, że one faktycznie były jakby z czasem mniej suche i wyglądały ładniej. Z tym, że to jest taki olejek, którego ja nie jestem w stanie za dobrze zmyć odżywką, więc najczęściej stosuję go przed myciem szamponem. Dwa olejki, znaczy właściwie trzy olejki, które używam na skalp, tylko jednego z nich w tym momencie niestety nie mam. I to jest olej z czarnuszki. Olej z czarnuszki jest moim zdaniem jednym z najfajniejszych olejków do używania na skórę głowy, jeśli mamy z nią problemy, jeśli mamy jakieś niedoskonałości w obrębie skóry głowy, łupież i tak dalej. Ja bardzo często łączyłam mój olejek z czarnuszki z olejem imbirowym, olejem musztardowym i jakimiś olejkami eterycznymi i tak tworzyłam sobie taką mieszankę do skóry głowy, która pobudzała wzrost, trochę tam działała antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo i tak dalej. Więc olej z czarnuszki to jest ten jeden hit, którego nie mogę Wam pokazać, ale bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, żebyście sobie zerknęły w posty, tam w linki na dole, bo tam jest cały post o olejku z czarnuszki i o tym, dla jakiej skóry głowy on będzie odpowiedni i czy może nada się dla Was. Kolejnym olejem do skóry głowy, który bardzo, bardzo lubię i to też jest takie moje odkrycie sprzed lat. Ja pisałam o nim naprawdę już bardzo, bardzo dawno temu i od tego czasu troszkę wizualnie się zmienił na plus. To jest olej z korzenia łopianu firmy Nami. To jest tak naprawdę macerat. I oprócz korzenia łopianu mamy tutaj jeszcze parę fajnych innych ziół. I powiedziałabym, że to jest ten olej, który chcecie wypróbować, jeśli zależy Wam na baby hair, na poprawie wzrostu włosów, na odżywieniu cebulek i chcecie zadziałać właśnie na porost i wyhodować sobie jakieś nowe włoski. To jest naprawdę fenomenalny olejek. W linku tutaj też będziecie miały wszystko o nim napisane. Mój ulubieniec od lat. Co ciekawe, on też całkiem dobrze sprawuje się do olejowania włosów na długości, choć tutaj nie jest dla mnie aż tak dobry jak przy skórze głowy, to naprawdę jestem z nim od lat i uwielbiam go. To jest też jeden z najlepszych produktów tego typu, jaki stosowałam. Natomiast bardzo lubię też oleje Kadi. Kadi ma generalnie bardzo fajne rzeczy do włosów i ten olej to jest też olej, który ma przyspieszać, wspomagać wzrost. To też jest olej oparty głównie o olejek sezamowy i oprócz tego mamy tutaj całkiem sporo dodatków i to są głównie ajurwedyjskie zioła, które działają naprawdę
świetnie i moim zdaniem to też jest olejek wart zainteresowania. Chociaż jeśli bym miała porównać skuteczność tych dwóch produktów, jeśli chodzi o wpływ na porost włosów, to moim zdaniem u mnie wygrywa olejek Nami, ale Kadi jest też naprawdę bardzo fajny i trochę lepszy, jeśli chodzi o olejowanie włosów na długości dla mnie, więc to jest trochę takie dwa w jednym. I ma też taki bardzo specyficzny, przyjemny zapach oleju sezamowego, który ja naprawdę bardzo, bardzo lubię. I to jest też olej, który w miły sposób kojarzy mi się, nie wiem, to był jeden z takich pierwszych olejków do włosów, na porost włosów, który kupiłam, w który chciałam zainwestować i mam z nim naprawdę takie bardzo miłe wspomnienia. Działa na moich włosach super, jest taki bardzo nawilżający, bardzo wygładza, jeśli stosuję go też na długości, więc tutaj nie mam się do czego przyczepić, natomiast jeśli chodzi o porost, to Nami działa troszkę lepiej. Jest jeszcze jeden taki olejek, znaczy to jest właściwie masełko, to jest masło Muru Muru, które ma naprawdę uroczą nazwę i to jest świetna rzecz, ale to jest naprawdę najbardziej upierdliwe masełko do włosów ever, ponieważ przez większość roku, tutaj teraz ono już się stopiło, ponieważ jest gorąco, natomiast przez większość roku ono jest twarde jak kamień i żeby nałożyć je na końcówki, bo właśnie tak robię, to trzeba je naprawdę mocno w rękach roztopić i to jest dość upierdliwe. Natomiast działanie tego masełka na końcówki jest naprawdę fenomenalne. To jest mój hit, jeśli chodzi o zabezpieczanie końców, nawilżanie końców. Powiedziałabym, że u mnie spisuje się nawet lepiej trochę niż te wszystkie sera wygładzające silikonowe, które też stosuję bardzo, bardzo często i to jest też taki ważny element w pielęgnacji moich włosów. Natomiast masełko Muru Muru to jest już taki w ogóle osobny temat i bardzo dobrze działa. To jest taka rzecz, o której w ogóle jakoś się nie mówi, ono nie jest za bardzo znane, ja też trafiłam na nie parę lat temu przez przypadek i od tego czasu naprawdę się z nim nie rozstaję. Masełko Muru Muru firmy Mohani i Mohani też ma bardzo fajne oleje do włosów, w bardzo ładnych opakowaniach, bardzo dobrej jakości, więc możecie sobie na nie zerknąć. Ja mam bardzo suche włosy i tak naprawdę mogę takie masełko na końcówki nakładać nawet parę razy w tygodniu. Wystarczy dosłownie odrobinkę, tutaj nie musimy przesadzać jakby z ilością i naprawdę już odczujemy działanie masełka Muru Muru dość szybko. To jest też taka jedna rzecz, którą odkryłam i którą bardzo chciałam się z Wami podzielić. Jest naprawdę ekstra. Został nam jeszcze ostatni olej, który jest moim największym hitem czasów i to jest olej, który stosuję też od lat i póki co nic tak naprawdę aż tak bardzo go nie pobiło i to jest olej lniany. Natomiast jeśli jeszcze nie olejowałyście włosów, a macie włosy kręcone, suche, puszące się, zniszczone i tak dalej, bardzo zachęcam Was, żebyście zaczęły od tego olejku. To jest olej, który na wielu, wielu włosach naprawdę potrafi zdziałać cuda i tak było z moimi włosami. Ja się z nim nie rozstaję naprawdę od wielu, wielu lat i olej lniany powinien być przechowywany w lodówce. Jeśli to jest taki olej tłoczony na zimno, to on powinien oczywiście w sklepie stać w lodówce. I jeśli kupujemy go gdzieś, to powinniśmy w miarę szybko wrócić do domu i znowu go do lodówki go wstawić, ponieważ olej lniany psuje się bardzo szybko i razem z tym naprawdę traci dużo swoich pielęgnujących właściwości. I ja przez lata obserwowałam to bardzo wiele razy. Faktycznie jakość oleju lnianego i ma bardzo duże przełożenie na jego pielęgnacyjny wpływ. I pamiętam, że moja przyjaciółka jakiś czas temu kupiła sobie wyciskarkę do wszelkich pestek, ziarenek i tak dalej i sama zrobiła sobie taki olej lniany. I to był, sprezentowała mi trochę i to był naprawdę najlepszy olejek do włosów, jaki testowałam w życiu. Byłam bardzo zachwycona. Natomiast ten olejek to jest olej Oleofarmu, to jest Lenvitol. Ja ten olej spożywam, jem go, często dodaję do sałatek i tak dalej i właśnie olejuję nim włosy. To jest najlepszy olej do moich włosów ever. Moje włosy nie wyobrażają sobie pewnie życia bez tego olejku. I zawsze on jest bazą do jakichś moich własnych mieszanek, jeśli coś łączę. Jeśli z tych wszystkich olejków, które Wam pokazywałam, miałabym wybrać trzy, to na pewno to byłby ten olej kameliowy, na pewno to byłby olej lniany i jeszcze ta amla z orientany.
to jest taka moja trójka, z której nie rezygnuję już od długiego czasu, a reszta to są te olejki uzupełniające, które są naprawdę ekstra, ale mogłabym bez nich przeżyć. Natomiast to jest taka moja podstawa. Jeśli jakimś cudem jeszcze nie próbowałyście tych olejków, to naprawdę bardzo, bardzo Wam je polecam. Jestem ciekawa, jakie Wy macie włosy i jakie olejki sprawdzają się u Was, więc koniecznie mi coś więcej o tym napiszcie. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Bardzo, bardzo dziękuję za taki ogrom naprawdę super fajnych komentarzy ostatnio. Jest mi bardzo, bardzo miło. Ja zawsze wiedziałam, że mam takich szczególnych widzów i czytelniczki. Zawsze po tym, jak sobie pomagały się nawzajem wielokrotnie na blogu, to jest naprawdę ekstra. Cieszę się, że tak wiele, wiele z Was jest ze mną tak bardzo długo. Dla mnie taki powrót na YouTube jest też bardzo miły i bardzo się z tego cieszę, że w końcu się za to zabrałam. Więc tak, jeszcze raz do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki dla Was. Trzymajcie się chłodno, bo te upały teraz są naprawdę straszne.